stosowanego dla dużej omegi i odcinka AB wynika, że duża omega jest styczna do AB. No a teraz z potęgi punktu dostajemy te równości, tę równość konkretnie. A co już jest dokładnie tezą? Dobra, co było dalej? A to jeszcze pokażę to z tych średnio prostych. Powiedzmy. O, potem to, dobra. No to. Takie zadanko było. Okay. Mamy sobie dwa okręgi. Duże omega i małe omega. Na dużej omega leży punkt A. Z punktu A prowadzimy styczne. No tak trochę wyszło brudno. One dotykają małego omega w punktach o jednym pejku. Nie wiem, nie pamiętam. To jest środek małej omegi, to jest I. Tam J. O, się stało. To jest J. A J przecina dużą omegę w punkcie. W punkcie M. Jeszcze to jest J, X, przepraszam. I mamy wykazać, że iloraz MX do MJ jest stały i nie zależy od wyboru punktu A na dużej omedę. No dobrze, trochę nie zaznaczyłem kolorkami tego, co się rusza, no ale trudno. Oznaczmy sobie ten kąt jako alfa. Można to zrobić z podobieństwa. Ja to zrobię częściowo na sinus, ale tak w miarę przyzwoicie. Wpiszę tezę. Konst. Dobra. Okej. Okay. To stwierdzenia sinusów wiemy, że mx do sinus alfa równa się 2r. Co jest stałe? 2r to jest r to jest promień dużej omegi. Zapiszę r promień dużej omegi. Dobra. No i oczywiście 2R nie zależy od wyboru punktu A. Więc jeżeli podstawimy sobie do tej równości, to teza jest równoważna temu, że sinus 2, ojej, sinus alfa przez MJ razy 2R jest stałe. No możemy jakby to R przenieść na drugą stronę i się go pozbyć, tak? Więc wystarczy, że wykażemy, że ten fragment jest stały. Okej. Okay. Sinus alfa przez MJ, dobrze. To teraz narysujmy sobie oto. Oczywiście z wiadomych powodów tutaj jest kąt prosty, czyli teraz dalej. Sinus alfa równa się sinus alfa to będzie MJ przez AJ. Tak, PJ, przepraszam, nie wiem. PJ przez JA.
Więc podstawiając dalej znowu sinusa, dostajemy, że to jest równoważne temu, że momencik. P, A. Dobra. A P J oczywiście to jest mały promień, tak? To jest małe R, powiedzmy. Więc to będzie równe, tak naprawdę mogę wykazać, że 1 przez M J razy J A, A J, przepraszam, razy małe R równa się ten konstant. No a R, małe R nie zależy oczywiście od wyboru punktu A, czyli wystarczy, że wykażemy, że MJ razy JA jest stałe. Z, jakie Z? JA jest stałe. No a to jest równe przecież potędze punktu J względem dużej omegi. No a to jest oczywiście stałe i nie zależy od wyboru punktu A. No a więc to teza. No dobra, no to następne zadanko. Jeszcze zrobię jeszcze jakieś dwa pewnie z potęgi punktu i przejdę do osi potęgowych. To ostatnie, zrobię jeszcze ostatnie zadanie z tej potęgi punktu, które ja zrobiłem częściowo z potęgi punktu i takiego lematu udowodnionego z osi potęgowych, więc to będzie takie combo trochę połączone. No dobra, no to teraz zrobię 1,17. A, to chwilę, to mam rysunek przygotowany. Cyk. Okej. Okay. To dany jest okrąg omega, ten pomarańczowy. Ten czerwony sobie narysowałem, żebym nie zapomniał, jakie rozwiązanie. Na omedze znajdują się punkty A, B, C, D. One są stałe, się nie ruszają, oraz znajduje się jeden punkt X ruchomy. CX i BX przecinają AD w punktach YZ, tak jak na rysunku. I teraz chcemy wykazać, że AY razy ZD przez YZ, AY razy ZD przez ZY jest stałe. No dobra. To jest teza. No i tak jak na lekcji. Jak sobie narysuję, weźmiemy okrąg znikąd, tak powiedzmy. Okrąg opisany na BZX. To on przecina AD w punkcie P. Ale teraz, jeżeli sobie zauważmy, że Y leży na osi potęgowej tych dwóch okręgów, to znaczy okręgu duże omega i małe omega. Małe omega to jest okrąg opisany na BZX. Tylko jeszcze szybko wspomnę. No jak sobie teraz rozpiszemy tą potęgę punktu. DY. Cyk, tu napiszę. DY razy tu jest A. DY razy YA. To się równa potędze punktu Y względem dużej omegi. No ale to też w takim razie się równa YB, już nie będę pisał tej potęgi punktu, razy YX. No i analogicznie to się równa YZ razy YP. YZ razy YP. No dobra. Ale teraz to już jest dość bliskie naszemu wyjściowemu wyrażeniu. Tak? Ten przez ten. No dobrze.
teraz tak. YA przez... sobie poprzekształcamy YA przez ZY. Nie, moment. Równa się YP przez DY. Coś mi się tu nie zgadza. Czy ja na pewno dobrze treść przepisałem? Tak, chwila. Nie, to nie jest na Z. Okay. Tu miało być DY. Nie, DY już było. Tu jest P na górze. YA przez ZY. Też mi to nie gra. Chwilka. Coś mi nie pykło. Moment, dobra, ja spróbuję sobie to rozpisać, bo mam pewien pomysł. Dobra. To tak. DY razy YA. DY to jest DZ plus ZY. Więc to będzie... Ile tak? DY razy YA. DZ... Znowu nie ten... DZ razy... YA plus ZY razy YA. Z tego poprzedniego YZ razy... Aha, dobra. YZ razy YP będzie YA plus YZ razy AP. Dobra. To
się skraca z tym. Oj, z tym. Więc sobie skreślamy to. Cyk, cyk. I teraz dz razy ya przez... Aha, dzielimy przez yz obustronnie i dostajemy, że dz razy ya przez yz równa się ap. A teraz, czyli chcemy udowodnić, że odcinek AP ma stałą długość? Cyk. A jak to zrobić? No to weźmy sobie ten kąt. Rozpatrzmy ten kąt. On jest stały, bo on jest równy kątowi BPZ. Kąt. Napiszę. Kąt BPZ jest równy kątowi BXZ. Czyli BXC tak naprawdę. No ale zauważmy, że jak, jeżeli X porusza się po okręgu, tak, i nie wychodzi poza odcinek BC, no zakładamy, że tak nie jest, no to kąt BXC jest stały, czyli kąt BPD jest stały, czyli no BPZ, tak. Czyli tak naprawdę istnieją tylko takie, dwa punkty, P. Ale no wiadomo, że chodzi nam o ten, co leży poza okręgiem, bo drugi byłby gdzieś tu. Tak? Ale wiadomo, że chodzi nam o ten. No jak kąt jest stały, to istnieją tylko takie dwa punkty, wiadomo, o który nam chodzi. Więc jak ten jest P, to kąt jest stały, czyli AP musi być stałe. No bo P jest jednoznacznie wyznaczony na AD, niezależnie od wyboru punktu X. No zapiszę, że z tego wynika, że P stałe. No a z tego wynika oczywiście teza. Dobra. Kole, ale właśnie, czy spodziewasz się, żeby pompik zdał coś takiego na sprawdzianie? Myślę, że będzie takie jedno zdanie, że... Z okręgiem znikąd. To trzeba zgadnąć okrąg. Jakby, no... Jakby niestety ja też nie mam tej intuicji, więc nie mogę wam powiedzieć, jak to robić. Być może jakby takie zadania są o tyle charakterystyczne, że to jest jakiś dziwny iloczyn. Albo iloczyn iloraz, tak? Który trzeba w jakiś sposób przekształcić. No i jeżeli takie zadanie się pojawi, no to proponuję zgadywać okręgi. No to jest chyba najprostszy ten. No co nie znaczy, że w każdym zadaniu będzie zgadujemy okręgi. Najpierw polecam po prostu pokombinować w jakiś sposób, a potem jeżeli nie wyjdzie, no to spróbować zgadnąć okrąg. Bo tak. Niestety też nie mam tej intuicji, więc wam nie pomogę. To jeszcze zastanawiam się. Dobra, zrobię jeszcze jedno. To ostatnie z pliku. I przejdziemy do osi potęgowych i potem spróbuję już skończyć. Bo już też jestem, prawdę mówiąc, trochę zmęczony. Dobra. Tam w treści było tak, że mamy sobie dwa okręgi. Ten był mniejszy, czy był większy? Był mniejszy, tak, dobra. Jeden i drugi. Oj, tak, żeby się nie przecinały. Rysujemy wspólne styczne. No, powiedzmy. I tak samo tu. O. Nie. Dobra, niech będzie. I teraz rysujmy jeszcze jedną styczną. Tym razem wewnętrzną. Jeszcze. Chwilę mi to zajmie, bo ja nie mam takiego sprzętu jak pompę. Sorry. Oczywiście, no jeszcze tu mi się nie narysuje. Dobra, niech będzie. Tutaj jest punkt A. Tutaj jest punkt B. Potem
A ze środka tego okręgu, nazwijmy sobie te okręgi jakoś omega 1 i omega 2. Wygląda jak zep. O, dobra. Lepiej. Prowadzimy sobie sieczną, o taką, która przechodzi przez punkt styczności. Wiem, że nie wygląda jak punkt styczności, ale to już nic nie poradzę. Takie życie, życie jest trudne. Dobra. I mamy udowodnić, że okrąg, powiedzmy, tu jest X, tutaj będzie, nie wiem, C. Ale ta sieczna na środku idzie, co nie? Tak, tak. Ta sieczna idzie, tak, ta sieczna CJ idzie ze środka. J to środek. I teza jest taka, że okrąg opisany na B A X jest styczny do omegi 1. No to jest dość dziwna, prawdę mówiąc. No ale jakby, żeby nie bawić się w żadne inwersje, ani w żadne inne, z całym szacunkiem, dziadostwo, to można spróbować to zrobić tak, że narysować po prostu styczną w punkcie X do omegi 1. I teraz, gdybyśmy wzięli sobie taki okrąg, właśnie ten X, A, B, to wystarczy wykazać, powiedzmy, tu będzie punkt P, czy tam treści było chyba na odwrót, trudno. To wystarczy wykazać, że PX, no znaczy, jeżeli okrąg opisany na BAX jest styczny do omegi 1, to będzie też styczny do prostej PX. Więc wystarczy wykazać, że prosta PX jest styczna do tego okręgu opisanego na ABX. A w takim wypadku można też zrobić tak, że skoro no okrąg, spróbuję go naszkicować na szybko, tylko na chwilę. Nie, jak go naszkicuję na chwilę, to... Dobra, i tak będę musiał to zatrzymać. Dobra, trudno. Przepraszam za brzydkość mojego okręgu, ale nic, na chwilę on jest tylko. No trudno. Jeżeli ma być styczny, to będzie styczny do prostej PX też, no bo to było na jakiejś tam pierwszej lekcji geometrii czy coś tam. Więc wystarczyłoby wykazać, że PX kwadrat równa się PA razy PB, no bo to jest potęga punktu P względem tego okręgu BAX. Dobra. Więc jeżeli to wykażemy, no to z tego, jeżeli wykażemy, że zachodzi ta równość, to wtedy od razu dostajemy, że PX jest styczną, no bo wiem, jak mamy okrąg, jakiś punkt na nim. To jedynym takim odcinkiem, istnieją tylko takie dwa punkty X, powiedzmy X i Y, że odcinek podniesiony do kwadratu daje nam styczną. No, w innym przypadku będzie za duże lub za małe. Dobra. Jakbym powiedział coś za bardzo chaotycznie albo coś, to mówcie, to ja się po prostu poprawię. I ten punkt P to po prostu jest taki, że w punkcie X rysujemy ze styczną, no i P to jest przecięcie właśnie z AB. Tak, tak. Ja zetrę tylko te okręgi, żeby... Nie, no nie mówcie, że mi się... O, super. Zacięło mi się ścinanie, więc będę musiał po prostu tak strzyć to gumką. Już zrobię tak, już trudno. Teraz tylko dorysuję to, starłem. Mu 40, nie chcę wstać 40.
Dobra, trochę przepraszam za mój perfekcjonizm tutaj, ale ja chcę, żeby to ładnie wyglądało, plus minus. I tak nie wygląda cudownie. Niech będzie, dobra. Tylko szybko zapiszę. Chcemy to. To jest też teza. No dobra. Żeby to udowodnić, to... momencik. Poszło. Ten raz temu zrobiłem. Okej, okay, dobra. To... dawno, dawno temu na jakiejś geometrii był taki śmieszny fakt, że jak mamy trójkąt i okrąg wpisany i dopisany do niego, to jak weźmiemy środki tych dwóch okręgów i te wierzchołki trójkąta, to te cztery punkty leżą na jednym okręgu. No przepraszam, że, ale nic na to nie poradzę. To się chyba nazywa jakoś tam nawet twierdzenie o trójliściu czy coś tam. Bo jak weźmy sobie środek łuku opisanego na tym trójkącie, znaczy o ten środek łuku, to jest okrąg opisany na trójkącie ABC, no to tam było, że ten odcinek jest równy temu, jest równy temu, jest równy temu, coś takiego. Trójząb jest. No, trójząb, trójliść, wszystko jedno. Jak zwał, tak zwał. Dobra. No to tutaj mam analogiczną sytuację. Jeżeli weźmiemy sobie ten punkt, oznaczymy jako i, to jeszcze jak weźmiemy sobie przecięcie się tych prostych, z tych stycznych zewnętrznych, to dostaniemy tak naprawdę okrąg wpisany i dopisany do trójkąta. Tylko on ten wierzchołek będzie gdzieś tam hen daleko. Więc już nie będę go rysował, oszczędzę sobie tego. No ale chodzi o to, że punkty I, B, J, A leżą na jednym okręgu. Spróbuję to jakoś. Nie to wyglądało. No nie, nie mam mowy. No niech będzie. Przeżyjemy. Czarownik. Dobra. To teraz weźmy... Chcemy tak naprawdę teraz uzasadnić, że punkt P leży na osi potęgowej, no bo to jest to zadanie, co mówiłem, że będą i osie potęgowe, i potęga punktu, ale bardziej osie potęgowe, tak powiem. Weźmy sobie, to jest omega, to jest duże omega, oznaczmy sobie i teraz chcemy udowodnić, że P leży na... duży na osi potęgowej dużej omegi i omega 1. No bo wtedy potęga punktu P względem dużej omegi to będzie PA razy PB, tak jak tu. Będzie równa potędze punktu X względem małej omegi, znaczy omegi 1. Czyli to będzie PX kwadrat, bo to jest styczna. Tak sobie zdefiniowaliśmy. No czyli wówczas wtedy zachodzi ta równość i zachodzi teza. No dobra, tylko jak to uzasadnić? I teraz wchodzi magiczny lemat, który wydaje mi się, że mógł być na lekcji, tylko nie pamiętam, czy już udowadnialiśmy go, czy nie. Czy co tam, więc już sobie daruję i po prostu zrobię to po swojemu. Lemat ten wygląda dość ciekawie, znaczy mamy okrąg. Jakiś punkt P. Jedna styczna, druga styczna. Przez punkty styczności prowadzimy prosto. O Jezus, tu mi się narysował. No niech będzie. Przez punkty styczności prowadzimy prosto. Tutaj leży jakiś punkt Q. Z tego punktu Q prowadzimy styczne. No i chcemy uzasadnić, że P leży na tej prostej. Było to czy nie?
Jeśli było, to dowód sobie daruję wtedy. A jeśli nie było, no to zrobię po prostu. Nie było. Nie było, dobrze. No to w takim razie... Okej, okay, dobra, to już widzę. To... narysujmy sobie... O, oznaczę tylko te publiczności. Jak... Ten... Ten, ojej, czemu w ogóle wyszła styczna? Dobra, usunę ten punktku, bo nie mogę na to patrzeć. Dobra, jeszcze raz. To idzie tu. Będzie inny kolorek, dobrze. Będzie widoczny. Punkt Q. No i dobra, i na razie nie rysujmy jeszcze tego, tych stycznych. Narysuję, powiedzmy, na razie jedną. Albo dobra. Dobra, na razie tyle. Okej, okay. Dobra. No to teraz weź narysujmy sobie okrąg ośrodków P przechodzący przez te dwa punkty. No wówczas oczywiście PQ leży na osi potęgowej obu tych okręgów, bo tak został zdefiniowany. Już nie nazwę, tylko jakieś punkty, powiedzmy A i B. No dobra. No, czyli styczna z Q. Powiedzmy, nie wiem, w punkcie C. Będzie równa temu, będzie równa temu. No już tylko te punkty oznaczam i zapisuję. CD, powiedzmy, X. Dobra. I teraz tak, rysujemy, one są wszystkie równe, oczywiście, to już zmian. I teraz rysujemy jeszcze ten okrąg. No niech będzie. Teraz wystarczy, że uzasadnimy, że punkt P leży na osi potęgowej okręgu, o właśnie oznaczmy, omega 1, bo nie wiem, duże omega i omega 1 i omega 2. Dobra, i teraz chcemy, żeby punkt P leżał na osi potęgowej omega 1, znaczy omega 2 i duże omega. No jeżeli tak jest, no to leży na prostej CD. Koniec, koniec, koniec dowodu Lemmata. Okej. Okay. Zauważmy, że skoro QX jest styczna i X leży na omega 2, no to PXQ tworzy kąt prosty, no nie? O, tu jest kąt prosty. Czyli PX jest styczną do omega 2. Ale przecież wiemy, że PA równa się PX, a to inaczej, to one są różne, o tak, w tym sensie. PA równa się PX, czyli ponieważ PA jest styczną do dużej omegi i PX jest styczną do omega 2, to w takim wypadku zapiszę. Omega 1 i omega 2 sobie już daruję, co to jest. QX myślnik styczna z Q do ojeny, co czemu mi tak rozłazi? Styczna po prostu do omega 1. To ja się będę liczył. Dobra. Tak. Z tego wynika, że PX to jest styczna. Do omega 2. Bo kąt PXQ prosty. Czemu mi się rozłazi potwornie? PXQ równy 90. Dobra. No a teraz rozpisujemy w takim razie.
potęga punktu P względem dużej omegi równa się PA kwadrat, no bo PA jest styczne do omega, do dużej omegi, to jest jasne. PA równa się PX, no bo to oba A i X leżą na omega 1, a P jest środkiem omega 1. Tak zdefiniowaliśmy omega 1. Równa się PX kwadrat, no a to się równa potęga punktu P względem omegi 2. No i teraz z tego wynika, że P leży na osi potęgowej, czyli na CD. No dobra. To jeszcze tylko szybko zrobię rysunek poglądowy, do którego będę wracał. Bo to jest ważne twierdzenie, twierdzenie Lemat na razie. Ale jeszcze o tym będzie na geometrii, więc... w przyszłości, więc no... ale to jest ten, to się nazywa chyba twierdzenie o jakimś tam zachowaniu biegunowych, czy coś tam, nie pamiętam. Różnie to nazywają, ale to nie ma aktualnie znaczenia. Chodzi o to, że dzieje się coś takiego, że jeżeli Q leży na prostej łącząc, no prostej przechodzącej przez punkty styczności z P, to P zachowuje się analogicznie w stosunku do Q. Dobra. I teraz wracamy do głównego zadania, potem jeszcze jakieś proste przykłady osi potęgowych i kończymy. Gdzie to było? To było tu. Dobra. No to teraz zauważmy, że mamy analogiczną sytuację. Tak naprawdę. Bo... jak sobie narysujemy tu, ja wezmę ten kolor, to jak weźmiemy sobie punkt przecięcia tych okręgów i drugi, powiedzmy, że to są x i y, a nie, już x jest, to y i z. No to są kąty proste. Bo i od jest średnicą tego okręgu. To wynika z tego trójzębu, trójliścia, jak to woli. Dobra. No ale teraz w takim razie JY i JZ są stycznymi do omegi 1. No bo to jest kąt prosty. To zapisuję. JZ, myślnik styczne, do omegi 1. No i teraz przechodzimy do tamtego lematu, co mieliśmy. Mamy punkt P. Z punktu P rysujemy styczne PX i PC. Przez XC prowadzimy prostą, tą czerwoną, która i na tej prostej mamy punkt J. Teraz z punktu J prowadzimy styczne, odpowiednio Y i Z. I teraz przez prostą YZ prowadzimy prostą, która musi przechodzić przez P. Na mocy tego lematu, co udowodniliśmy. Czyli P leży na YZ, ale tym samym na osi potęgowej duże omega i omega 1. Czyli rzeczywiście zachodzi teza. A teraz zachodzi, no bo te potęgi punktu są równe. Dobra, to tylko szybko zapiszę to i lecimy dalej. JZ styczne na mocy lematu. Skoro J należy do prostej XC, to P należy do prostej YZ. No, czyli co jest teza, bo to.
No to zapiszę, czyli teza. Bo YZ to oś potęgowa omega 1 i dużej omegi. Dobra. To teraz jeszcze przechodzimy w takim razie do... To wyczyszczę. Nie, w ogóle najlepiej po prostu usunę i zrobię nowe. No. Dobra. To teraz jeszcze jakieś dwa przykłady zadań z osi potęgowych. Powiedzmy stosunkowo proste. O, to w sumie to można chyba zrobić. Albo nie, ja momencik. O, dobra, może być to. Jak ono szło? Momencik, chwilę. Co chcesz pokazać? Właśnie waham się, czy pokazać 2.4, czy 2.9, czy 2.10. O, 2.9 możesz pokazać. 2.9. Tak, ono jest spoko, tylko ja rozwiązałem stosunkowo dawno, nie pamiętam rozwiązania. Chwilę, zerknę sobie do zeszytu. Zaraz. No, momencik. No. Jeśli prawdę mówiąc, nie zdążyłem przygotować, bo ten pliczek pisałem z Pascala i no. I nie pykło. A ty super, może pamiętasz rozwiązanie do tego 2.9? Wiesz co, 2.9 jeszcze nie zrobiłem. A, okej. Okay. 2.10 też. Ja pamiętam. O, to Farfanek weź mi podpowiedz, bo już nie pamiętam, prawdę mówiąc. Dobra, no to tam się odbija punkt A względem dwusiecznej BI i względem dwusiecznej DI. Względem BI i DI. Okej. Okay. Te odcinki, tak, które powstają, są równe. Tak. Tak, rzeczywiście. No dobra, no to robimy w takim razie. Dobrze, że Franek pamięta. Super. Dobra, to tam był okrąg. I
jakiś taki nie zanurzy. Jedna styczna jakaś, druga styczna. Trzecia styczna. I czwarta styczna. Tu było A, B, C, D. Przepraszam, że mi się tak rozjeżdża, ale przez to, że jednocześnie streamuję i mam odpaloną tę kritę, to mi komputer się zacina trochę. Dobra. I teraz była to i to. Że kąty proste. Jeszcze punkt I. I teraz tak, tu jest to, te punkty leżą na jednej prostej, te punkty leżą na jednej prostej. I tutaj są kąty proste. Te dwa. Dobra. I teraz Franek radził odbić punkt A względem... A, jeszcze chwilę nazwę te punkty. X, Y. Odbijamy punkt A względem BI. Zmy A1. I odbijemy A względem DI. Tu. A2. I teraz te odcinki są równe. No, dodam wynik z jakichś tych prostych obliczeń, tak? No bo jak mamy, że jak czworokąt jest wpisany w okrąg, to mamy, że AB plus DC równa się AD plus BC. Znaczy, jak okrąg jest wpisany w czworokąt. Tak. Dobra. No a teraz zauważmy, że A2C równa się CD minus AD. No co na mocy założenia równa się BC minus AB, co się równa A1C. Tak, tak. Dobra. I teraz zgaduję, nie wiem, czy pamiętam rozwiązanie, że bierzemy chyba okrąg o taki. Muszę trochę te punkty sprawić. I oczywiście przez środek tekstu. Doskonale. Trudno. Dobra. I ten Franek, jaki był drugi okrąg? Drugi był o środku w A i promieniu 0. Aha, rzeczywiście. Tak? Teraz ten do kwadratu. A wytłumacz, czemu to działa? No bo potęga punktu X względem tego okręgu, co narysowałeś o środku w C. No. To jest X a 1 kwadrat. X a 1 kwadrat. Aha, rzeczywiście, no tak. Bo tu... Dobra, dzięki. Tak. Dobra. Okej. Okay. Dobra, skoro odbiliśmy te A1 i A2, to kąt X A1B równa się kątowi XAB, a to się równa 90 przecież. I analogicznie tak samo z kątem YA2D. No a z tego wynika, że X A1 oraz Y A2 są styczne do omegi 2, do omegi, tak, dużej omegi, dobra.
I teraz jak sobie rozpiszemy potęgi punktu, to okrąg w A o promieniu 0 oznaczmy małe omega, albo oznaczmy, nie, niech będzie małe omega z zerem. Teraz potęga punktu x względem omegi 0, i kropkę tylko 0, równa się ax kwadrat, równa się a1x kwadrat, równa się potędze x względem dużej omegi. I analogicznie z y, jak sobie zastąpimy y, no dobra, zapiszę już formalności. P od y omega 0 równa się a y kwadrat równa się a2 y kwadrat równa się potędze punktu y względem dużej omegi. No czyli xy jest osią potęgową. Oś potęgowa omega 0 i omega. No a ponieważ te okręgi mają środki w punktach odpowiednio A i C, no to xy jest prostopadłe do AC. No a co jest, co było tezą? No dobra, no. Mogę pokazać jeszcze 2,10 jak chcecie, ale to nie wiem, czy warto, bo było plus minus tam po 3 zadania, 2-3 zadania z każdego z działów. Czy chcecie jakieś inne? Mogę spróbować. Lecisz, ale jakie? Nie, że słuchasz. 2,10 chcesz? Ktoś chce, czy nikt nie chce? Bo jak nie, to już kończymy. Może dać jakiegoś hinta. 2,10? Tak. Dobra, to chwilę, ja może... Nie ma jest rysunek? Jest, dobra. Już nie będę robił rysunku, tylko przełączę streama na po prostu plik Pompengo. Jest to. No dawaj, dobra. Okej, okay. No to w takim razie w tym zadaniu chodzi o to, żeby narysować okręgi o średnicach AM i MB i wykazać, że P leży na ich osi potęgowej. No to jest taki dość ogólny hint, prawdę mówiąc. No oczywiście te okręgi są styczne i tak dalej. No, ale chodzi o pokazanie takiej trochę śmiesznej potęgi punktu. Trzeba będzie zamienić fakt, że te okręgi mają równe promienie na pewną równość kątów. Taka jest moja dość ogólna wskazówka. No bo jak powiem więcej, to zespoileruję całe zadanie. Będzie lekko tajemniczo. No tych dalszych nie robiłem jeszcze, nie zdążyłem, więc no. Mogę pokazać jeszcze 2,3. Ono jest względnie szybkie, już nawet rysunku nie muszę robić. Czy też chcecie hinta? Bo może hinta będzie rzeczywiście lepiej. Ktoś chce, czy wszyscy rozwiązali? No dobra, założę, że wszyscy rozwiązali. Jak ktoś będzie chciał hinta, to... Chyba na lekcji było. Tak, było na lekcji? No dobra. No dobra, okej, to super. To w takim razie ja bym kończył już na dzisiaj. Też chcę trochę odpocząć. Dzięki wielkie za ten, za... Miłosz, ratujesz naprawdę nas. I jeszcze tak się spytam właśnie, czy gdzieś tu będzie wrzucone nagrania z tego? Ja nie wiem, kto nagrywał, Bulże, chyba ty właśnie nagrywałeś. Ja nagrywałem, ich po Maciek też nagrywał. Właśnie.
Dobra, okej. Okay. To koks. To super, to dzięki wielkie w takim razie. To do jutra i powodzenia na sprawdzianie. Dobra, dobra. Dziękuję jeszcze raz. Siema. Siema. Dzięki jeszcze raz, czy chciałeś?